Dzień dobry. Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać, bo wieje, ale jesteśmy na samym szczycie siedliska Lublin. Czym jest siedlisko Lublin? Siedlisko Lublin nie jest siedliskiem w sensie dosłownym tego słowa znaczeniu, natomiast jest moim domem, w którym mieszkam od wielu lat. Jestem czwartym pokoleniem, które tu mieszka i jestem z tego dumny. A co tu robimy? Robimy przegląd dachu, bo zaraz będziemy zaczynać remont, o którym wczoraj wam wspominałem. I chcę zrobić parę zdjęć. Zdjęć dachu, zobaczyć w jakim stanie są kominy. W stanie są bez szału. Sprawdzić stan przewodów wentylacyjnych. Drobny rekonesans. Natomiast potem schodzimy na dół i zaczynamy porządki. Także taka akcja na dzień dzisiejszy. A, jeszcze może będziemy przeglądać fundamenty. Także nacieszcie się na razie widokiem, a ja wracam do was za chwilę. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo ładny widok. Nowe osiedla wybudowane. Sklepy. Tutaj coś nowego się buduje. Tutaj macie McDonald's. Taka akcja. Tutaj jest park. Park, w którym jest taki stary dwór, który też jest w trakcie remontu teraz. Same remonty wszędzie. Tutaj mamy piękne drzewa. Zobaczcie, jaka ładna drabina, robiona 40 lat temu przez stolarza. I jeszcze aktualna, jeszcze ładna. Już jesteśmy na dole, na poddaszu i chcę wam pokazać, brzydko mówiąc, pierdolnik. Czyli aktualny stan rzeczy. Co tu się dzieje? Spójrzcie. Tutaj mamy jeden pokój, zobaczcie, tutaj coś przez dach zacieka, dlatego też chcemy ten dach przejrzeć, wymienić. Coś tu cieknie. Możliwe, że się skrapla po kominach, które są tutaj. O, tak samo tutaj jest. Możliwe, że się skrapla, może nie, nie wiem. O, i teraz... O, z oświetleniem teraz jest ładnie, zobaczcie. Także jak widać, jest całkiem spory bajzel, jest sporo poprawek do zrobienia, gdzieś tam jakieś nierówności przy ścianach, przy sufitach, ale dekoracyjnie, w sensie nawet tej belki, która tutaj jest oświetlona, czy tutaj oświetlenia przyszłej kuchni, bo tutaj chcemy zrobić kuchnię, jest nadzieja, jest na czym pracować. To jeszcze jeden pokój. To jest mój worek treningowy. Fajny, nie? Duży. 1,80 m, 80 kg, jest w co kopać. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Też gdzieś dach przecieka. O, tutaj też. Tutaj całkiem sporo. A to ja. O Boże. To ja sprzed 25 lat. Takie jaja. Także tak wygląda strych. Zabiorę was jeszcze na piętro niżej i pokażę też, w jakim kiepskim stanie to wszystko jest, jakiej pracy wymaga. I będę was przeprowadzał krok po kroku przez cały etap remontu, co tak bardzo lubicie. To jeszcze pokażę wam łazienkę. Łazienka też wymaga pracy. Jak widać. Prysznic jest w kiepskim stanie. Tutaj są płytki popękane. Tutaj coś odchodzi. Wszystko trzeba wyrzucić, skuć i zrobić od nowa. Nie wiem, czy widzicie, ale właśnie zobaczyłem nowe miejsce, w którym przecieka dach. O tam. Lepiej się już nie przyglądać, coś może jeszcze zaraz wyjdzie. A tutaj widzicie, jak spoiny między bloczkami, z których było to budowane, mają inny kolor niż same bloczki. Widzicie takie prostokąty?
To wynika z tego, że dom jest nieocieplany i są różnice w przenikaniu ciepła z zewnątrz do wewnątrz, między spoiną a samym bloczkiem. Takie rady techniczne z samego rana. Informacje techniczne z samego rana. O! Tutaj jest kolejny pokój, który wymaga pracy od nas. W zasadzie na razie tutaj jest składzik. Tutaj jest pranie, które wczoraj robiłem, gdybyście byli ciekawi. I tak pokażę wam w hyperlapsie, jak je zaraz składam. To będzie fascynujące. To jest łazienka. Też wymaga pracy. Też. Kolejny pokój, który jest składzikiem. Składzikiem łamane przez bibliotekę. I ostatni pokój na pierwszym piętrze. Takie moje biuro, które też zaraz będziemy wyprowadzać. Do czego to doszło? Patrzę na to, co się tutaj dzieje i sam się zastanawiam, jak mogłem się tego dopuścić. Jak to się w ogóle stało? Kiedy? Dlaczego? Kto? Warstwa po warstwie i oto mamy. Dobra, chyba dosyć tego. Właśnie zobaczyłem, że cały czas do was mówiłem z tym na głowie. To jest folia, która się sypie przy wchodzeniu na dach. Także jak to zobaczyliście, a na pewno to zobaczyliście, to zafundowałem wam trochę śmiechu z rana. Także myślę, że cel osiągnięty. Mamy to? Mamy to? Jestem już gotowy do prezentacji YouTube'owej? Chyba tak. Dobra. Kurczę, grzebię sobie tak we włosach i widzę, że mam jakieś siwe włosy. Cholera, ale myślę, że to jakaś pomyłka w ogóle. Matrix, Fata Morgana, także nie było mowy. Nie ma w ogóle siwe włosy, o co chodzi? Nie ma siwych włosów. Nie. Zobaczcie, jaki fajny plakat. Safety can be fun. Ta jest fajna, nie? No i mamy pierwsze obrażenia, czyli drzazga. Alfredzik. Jeżeli wiecie, co to jest, to dajcie znać. Ja nie wiem, mam jedynie podejrzenie, że to jest osłona od jakiegoś samochodu starego, Wartburga, coś takiego. Może jakąś lampę z tego zrobimy i tutaj gdzieś umieścimy w którymś z pokoi. Takie obrazy. Co to jest za styl? Patrzcie, jakie rarytasy znalazłem. Całkowitym przypadkiem. To są metki jeszcze mojego dziadka, bo zajmował się dziadek krawiectwem. Spójrzcie, Z. Lewandowski. Super.
Po prostu wspaniała historia, naprawdę. Są złote, są bordowe, są szaro-srebrne, teraz modne. Szkoda, że roku jeszcze nie ma na tym. Ale pamiątka, super. Trzymam, nie wiem co z tym zrobię, trzymam. Może utnę literkę Z i będę do swoich ciuchów przyszywał. O, jaki pomysł. Stara maszyna do szycia. Singer. Ci co wiedzą, to wiedzą. Chciałem wam pokazać, jaką szafę będziemy znosić, ale znalazłem kolejne miejsce, w którym dach przecieka. Taka akcja. Natomiast to jest szafa, którą będziemy przenosić. Drewniana, stara, fajna, duża, ładna. Ciężka, dobrze się niesie. Tutaj są takie elementy, które obmocują górną część. Trzeba bok. I to przesuwamy. I teraz góra odchodzi. Trzeba uważać, żeby boki nie odpadły drzwi. Latające drzwi. Posprzątane, jak widać. Ale to nie w tym pokoju posprzątane. W tym pokoju zrobiliśmy jeszcze większy składzik. Posprzątaliśmy za to w tym pokoju. Proszę, jak pusto. Podłoga się śni pięknie. Także teraz wnosimy szafę. Tutaj stoją dwa elementy. Reszta na górze. I można się wprowadzać. Bardzo ładny mebel. No? A teraz czas na papiery. Zobaczcie, jakie oldschoolowe projekty. Sprzed 30 lat. Kto teraz takie robi? Powiedzcie, kto na takim papierze, takim pergaminko. W zasadzie to wygląda jak papier do pieczenia. Zastanowiliby się chwilę. I to jest wszystko ręcznie rysowane, żeby nie było, zobaczcie. Ręczna robota, jak ze starych, dobrych czasów. No jest, lastryjko, bardzo modne teraz. Tu jest tego dużo. Tak wygląda siedlisko Lublin. W fazie projektowania 30-35 lat temu. Taki typowy klocuszek. Teraz bardzo modne, zresztą łatwym sposobem można je ocieplić, zrobić elewację i wyglądają super nowocześnie. Może zmienić niektóre okna. Gdy miał się pokusić o podsumowanie dnia, biorąc pod uwagę ilość pracy wykonanej, zarówno tej fizycznej, jak i takiej biurowej, to powiem, że nie jest źle. I tym optymistycznym akcentem mówię dobranoc i pewnie się widzimy jutro albo pojutrze, nie wiem, na luzie. Ja nie lubię być zmuszany, czegokolwiek będę kręcił, może nie będę kręcił. Zobaczymy. Także do zobaczenia. Żegnamy. W ramach promocji diety ketogenicznej chcę wam pokazać prawdziwą kolację prawdziwych mężczyzn, prawdziwego mięsa, prawdziwej diety keto. Prawdziwość. Nieprawda.
i ogórek. A tu chrzanik. Także. A na deser ciasteczka. Spójrzcie na to, pyszności. Mniam. Nie wiem, czy to... Nie wiem, czy ciasteczka są keto, ale są pyszne. I po tak sutej potrawie życzę wszystkim dobranoc i niestrawnych snów.